I witamy serdecznie z powrotem po krótkiej przerwie na nagranie. Witamy z seminarium Asbiro z inauguracji nowego roku akademickiego. Ze mną inwestor, przedsiębiorca, ekspert finansowy Ronald Szczepankiewicz. Miło Cię witam. Witam Was również. Ronaldzie, skoro Twoją specjalizacją są kredyty, to zaczniemy od niekredytów. Pytanie. Jako absolwent Wyższej Szkoły Informatyki, jak to się stało, że zostałeś specjalistą kredytowym? No wiesz, poszedłem na informatykę, ponieważ byłem w tym dobry, tak uważałem wtedy, natomiast nie do końca było to coś, co sprawiało mi radość i przyjemność, że tak powiem. W międzyczasie poznałem ludzi, którzy wciągnęli mnie do pracy, do pracy w doradztwie finansowym. Finansowym jeszcze wtedy, później zmieniłem działalność na doradztwo kredytowe i tak od jakby rok po roku aż dotarłem tutaj. Tak jak rozgryzałeś systemy informatyczne, tak teraz rozgryzasz procedury bankowe od środka. Można tak powiedzieć, tak, zgadza się. Ronaldzie, w takim razie pytanie do Ciebie. Jak zbudować swoją zdolność kredytową? Pytasz w kontekście jakby, że ktoś kupuje i chce tam zamieszkać, czy raczej kupuje, żeby powiedzmy inwestować w nieruchomości? No, po naszej lewicy mamy salę nieruchomościową, także myślę, że skupimy się głównie na inwestycjach. Okej, no to kolejne jakby tutaj pytanie jest takie, czy jakby, jeżeli chcemy inwestować, to myślmy długoterminowo, bo pewnie na jednej nieruchomości się nie skończy. I gdy idziemy tym tokiem rozumowania, to okazuje się, że pomimo tego, że etat jest bardzo dobrym źródłem dochodu, mówimy tutaj umowa o pracę na czas nieokreślony, i z drugiej strony też łatwo go uzyskać w kontekście, znaczy łatwo uzyskać zdolność w kontekście czasu, po jakim bank akceptuje, no ale z drugiej strony mamy to inwestowanie, a jeżeli mamy przychody z inwestowania, no to tak jak wiadomo, będzie trzeba je rozliczyć z Urzędem Skarbowym. Dokładnie. Więc prędzej czy później i tak będziemy otwierać działalność gospodarczą lub też spółkę, więc odpowiedź na potrzeby budowania zdolności kredytowej długoterminową potrzebą, uważam, jest działalność gospodarcza. Rozumiem, czyli etat bardziej jest przeznaczony dla osób, które chcą kupić nieruchomość i później w niej zamieszkać po prostu. Lub chcą bardzo szybko zbudować zdolność kredytową, bo działalność gospodarcza to minimum 12 miesięcy. Przy etacie możemy już mówić o zdolności kredytowej w większości banków po 6 miesiącach, także jest to dwa razy szybciej. Rozumiem. Przejdźmy właściwie do takiej historii. Jestem zielony w nieruchomościach, chcę zrobić pierwszego flipa, tak? Potrzebuję nabyć nieruchomość, wybieram źródło finansowania, kredyt hipoteczny. Powiedz mi, na co zwrócić uwagę, na jakie czynniki, wskaźniki, jak kierować się i tutaj działać? Flip, czyli zakup, remont czy też modernizacja, sprzedaż za więcej. Tak. Bardzo często polega to w ten sposób, że chcemy jak najszybciej pozbyć się tego mieszkania, żeby odblokować pieniądze i ewentualnie zainwestować je w kolejną nieruchomość w tym przypadku. Więc dla takiej osoby, która szuka kredytu pod ten typ nieruchomości, czy też inwestycji, ta osoba powinna kierować się tym, żeby mieć możliwie jak najniższe koszty wejścia i jak najniższe koszty wyjścia. Czyli ewentualne, mówiąc takim językiem już konkretów, powinniśmy szukać banków, które nie mają prowizji, ale mają na przykład ubezpieczenia. Ponieważ jeżeli spłacimy taki kredyt wcześniej, pozbywając się nieruchomości, no to się okazuje, że prowizji byśmy już nie odzyskali, a ubezpieczenie za niewykorzystany okres jak najbardziej tak. A więc odpowiedź jest prosta. Szukamy banku, który ma najniższe koszty wejścia, najniższe koszty wyjścia. Jak to wygląda w przypadku inwestycji stricte pod wynajem? Czy tutaj zachodzi jakaś zmiana i powinniśmy się kierować innymi wskaźnikami? Zdecydowanie tak. Ludzie, którzy wynajmują mieszkania, myślą kategoriami, aby przychód z wynajmu starczył na opłacenie raty kredytu, kosztów utrzymania nieruchomości, ewentualnych kosztów zarządzania nieruchomością, jeżeli ktoś nie robi tego samemu. No i to co nam zostaje, czyli dochód brutto, ma być możliwie jak największy. I uzyskamy ten dochód brutto możliwie jak największy przez szereg różnych czynników, które musi spełniać dana oferta kredytowa. Dodajmy do tego też fakt, że takie osoby najczęściej inwestują nie tylko w jedno mieszkanie, ale w wiele mieszkań, a przy każdym takim kredycie będzie wymagany wkład własny. I to właśnie wkład własny jest decydującym czynnikiem, którą ofertę najczęściej inwestorzy wchodzą, czy też nie wchodzą. Im mniejszy, tym bardziej jakby korzystna oferta dla inwestora. Bo im więcej tego wkładu własnego zaoszczędzą, tym więcej mogą go przeznaczyć na kolejną nieruchomość lub też na kolejne nieruchomości. Także to jest tym czynnikiem decydującym najczęściej. Czyli wiemy powiedzmy już, jak to wygląda i w jaki sposób posiłkować się kredytem w przypadku finansowania nieruchomości, w zależności oczywiście od rodzaju inwestycji. Natomiast mamy pod dostatkiem banków wokoło, tak? W jaki sposób wybrać dogodny bank? Taki, który da nam dobre warunki. Na co tutaj znowu zwrócić uwagę?
powinniśmy przede wszystkim przeanalizować, jakie mamy możliwości. Czyli w tym konkretnym przypadku zdolność kredytowa jest dla nas istotna. Mhm. Na pewno bardzo, jeżeli nie najważniejszym czynnikiem, jest nieruchomość, którą kupujemy. Mhm. Zupełnie inne banki dadzą nam kredyt na zakup kamienicy, a inne na kupienie mieszkania na rynku wtórnym. Mhm. Więc to kolejny jakby jest taki obszar, który zawęża liczbę banków. Następnym takim jakby czynnikiem, który decyduje o tym, w który bank chcemy wejść lub też nie, no, są tak naprawdę nasze potrzeby. A więc znowu, co my chcemy tak naprawdę osiągnąć? Czy chcemy kupić mieszkanie, żeby tam zamieszkać? Dla takich osób najczęściej najważniejsza jest możliwie jak najniższa rata miesięczna, ponieważ nie chcą tych, takie osoby chcą się pozbyć jak najszybciej kredytu. Czy też z punktu widzenia inwestora, tak jak wspomniałem, albo jak najniższe koszty wejścia, wyjścia lub też jak najniższy wkład własny. Więc nie patrzmy na to, czy bank nazywa się A, B, C, czy też na pozór ma najlepszą ofertę, tylko bardziej zagłębiajmy się w to, jakie są nasze potrzeby i pod te potrzeby i możliwości oczywiście dobierajmy banki. Czyli mamy tutaj standardową mentorską odpowiedź. Wszystko zależy od czegoś i nie można sprecyzować. Bardziej bym to określił uniwersalnie. Dopasowujmy wszystko do naszych potrzeb i możliwości. To jest odpowiedź. Rozumiem. Powiedz mi w takim razie, otrzymaliśmy kredyt. Jak wygląda cała ta procedura później? Mhm. Od momentu, w którym pytasz o to, co się dzieje po wypłacie kredytu? Powiedzmy, że mamy zdolność kredytową, bank przyznaje nam kredyt. Jak to będzie dalej wyglądało? Czy te pieniądze są u nas od razu na koncie? Mamy początkujące osoby, które są na nieruchomościach też. Może one też by chciały... Okay, to może mówmy cały proces, jak to wygląda od momentu, w którym znaleźliśmy nieruchomość, podpisaliśmy umowę przedstępną ze zbywcą. Tak? To jeszcze nie jest ta ostateczna umowa, mówimy tutaj o rynku wtórnym. Następnie zbieramy dokumenty potrzebne nam do banków, aby razem z wnioskiem dołączyć je do decyzji kredytowej. Gdy bank wydaje nam decyzję kredytową, następnym etapem jest podpisanie umowy kredytowej. Umowę podpisujemy w banku, z tą umową idziemy do notariusza. Tam spotykamy się z notariuszem oraz ze zbywcą nieruchomości i przypisujemy własność nieruchomości ze zbywcy na nas, jako kupującego. Znowu, komplet dokumentów, idziemy do banków, do banku konkretnego jednego wtedy i następują jakby warunki do uruchomienia kredytu. Mogą to być wszelakie warunki, jak na przykład powiedzmy jeszcze jeden odpis księgi wieczystej, masa może być. Zazwyczaj są to małe jakieś drobnostki, które łatwo jest spełnić. Następuje uruchomienie kredytu i tutaj w zależności od tego, jaki jest typ nieruchomości, w naszym przykładzie jest to rynek wtórny, część pieniędzy idzie na konto zbywcy, część pieniędzy idzie na nasze konto, jeżeli chcemy na przykład pieniądze na remont, lub część pieniędzy jeszcze idzie powiedzmy do banku, w którym zbywca miał kredyt, bo też mógł przecież kupić tę nieruchomość na kredyt. Także od tego momentu to, co bank interesuje w zasadzie, to, żebyśmy spłacali co miesiąc raty i tyle, klamka zapadłego. Tak, czyli zakupiliśmy nieruchomość, pozostaje nam jedynie remont, sprzedaż z zyskiem i później się cieszymy, tak? Ty miałeś okazję pewnie niejednokrotnie cieszyć się z dużego zysku. Powiedz nam, jak w takim razie osiągnąć wolność finansową na nieruchomości, dzięki nieruchomości? Wolność finansowa dla mnie jest, znaczy definicja wolności finansowej jest wtedy, kiedy nasze pasywne dochody są większe niż nasze miesięczne koszty. I tutaj dochodzimy do sytuacji, w której specjalnie użyłem tego słowa pasywne, a więc bez naszego udziału. Gdy myślimy o inwestowaniu w nieruchomości, mamy na myśli chociażby robienie flipów, tak? Flipy są raczej aktywne, chyba że zbudujemy całą firmę, która działa w obrębie robienia flipów. Dokładnie. Ale to też jest ogrom pracy, więc odpowiedzią na budowanie pasywnego dochodu, najprościej rzecz ujmując, może być wynajem, szeroko pojęty. Podnajem powiedzmy też wchodzi jakby w wspólną grupę wynajmów. A więc budowanie portfela nieruchomości na wynajem. To jest jakby odpowiedź. Rozumiem. Czyli to jest twój sposób na osiągnięcie wolności finansowej, który jest sprawdzony. Tak, jest to sposób w przypadku inwestowania nieruchomości jak najbardziej sprawdzony. Innym sposobem, który też opiera się o nieruchomości, jest chociażby zbudowanie firmy, która zajmuje się podnajmem właśnie, lub też, co prawda niekoniecznie aż tak bardzo w obrębie nieruchomości, ale jednak firma, która się zajmuje pośrednictwem przy kredytach hipotecznych, też niejako jest związana z branżą nieruchomościową. Ronaldzie, zaczęliśmy praktycznie od kredytów hipotecznych, to może skończmy też na kredytach hipotecznych. Pytanie, jak będzie się klarował ten rynek w przyszłości, ponieważ wiemy, że w Wielkiej Brytanii niedawno podniesiono WIBOR z 0,5 na 0,75. Czy to będzie miało wpływ na dalsze losy Polski lub kredytów hipotecznych w Polsce? Bardziej bym się skupił nie na obrębie powiedzmy jednego roku, a szerzej spojrzał w dalszą przyszłość.
Jak wiesz, mamy coś takiego jak cykle koniunkturalne. Tak jest. Kryzysy są po prostu co jakiś czas. Dokładnie. Jeżeli byśmy przyjrzeli się, powiedzmy, kryzysom sprzed ostatnich 60 lat, łącznie do dzisiaj, to się okazuje, że kryzysy są mniej więcej co 10-15 lat. Od ostatniego kryzysu, od jego rozpoczęcia, czyli w 2007 roku, minęło już 11 lat. Więc patrząc tylko i wyłącznie na ten jedyny wskaźnik, okazuje się, że jesteśmy w fazie takiej, powiedzmy, nie pytanie czy, tylko kiedy. Mhm. I podchodząc do tego w ten sposób, powinniśmy się zastanowić, co w momencie, w którym ten kryzys nastąpi. Tutaj taka mała wskazówka dla osób, które się zastanawiają, czy może teraz zainwestować w nieruchomość na kredyt, czy może za chwilę. Nie wiemy tak naprawdę, kiedy będzie kryzys. To, że będzie, to jest raczej pewne, tak to nazwijmy, natomiast kiedy, nie wiadomo. Pewnym jest natomiast również to, że gdy kryzys przyjdzie, nie będzie kredytów. To jest jakby, idzie w korelacji. Przychodzi kryzys, nie ma kredytów. Więc jeżeli ktoś zwleka, to powinien teraz zainwestować, ponieważ w dobie kryzysu tak naprawdę wtedy będzie się liczyła gotówka, a okazji będzie cała masa. Czyli mamy temat do przemyśleń dla wszystkich inwestorów w nieruchomości dotyczący tego, co to będzie w przyszłości się działo. Arnaldzie, dziękuję Ci uprzejmie. Dla Ciebie mam tutaj prezencik, który będzie, z którego na pewno będziesz zadowolony, bo widziałem już wcześniej, że Ci się spodobało. Asbiro, tak? Dokładnie. Nasz markowy napój. Dziękuję Ci uprzejmie za wywiad. Dziękuję również. I mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze nieraz. Oczywiście. Do zobaczenia za chwilę.